Kolej stawia na mobilność. Na pasażerów podróżujących pociągami Kolei Śląskich czekają więc zmiany w cenach biletów. Z dniem 11 grudnia zacznie obowiązywać nowa taryfa, która najkorzystniejsza będzie dla osób korzystających z zakupu biletu przy pomocy biletomatów lub aplikacji mobilnych. W stosunku do obecnie obowiązującego cennika, ceny biletów elektronicznych oraz biletów dostępnych w biletomatach będą o 5% tańsze. Z kolei ceny biletów dostępnych w kasach biletowych oraz w pociągu u drużyn konduktorskich będą o 5% droższe. To również w porównaniu z obecnie obowiązującym cennikiem. Jeszcze jedna istotna zmiana dotyczy opłaty za wydanie biletu w pociągu u drużyny. Ta opłata wzrośnie z 5 na 10 zł, ale tylko wtedy, gdy na stacjach dostępne są kasy Kolei Śląskich lub innych przewoźników. Chodzi tu nie tylko o samą ekologię, ale także odciążenie personelu. Na ekologiczne rozwiązania stawia, a tym samym zachęca do podróżowania z mobilnym biletem również Zarząd Transportu Metropolitalnego. Pasażerowie, którzy decydują się na zakup elektronicznego biletu w autobusie lub tramwaju, płacą za jednorazowy przejazd odczuwalnie mniej. Korzystanie z aplikacji mobilnych i kupowanie biletów właśnie w ten sposób jest wyrazem postawy zgodnej z ekologią, ale nie tylko, bo przecież kupując bilety przez aplikacje mobilne można też trochę zaoszczędzić. Przykładowo bilet na 20 minut w formie elektronicznej kosztuje 4 zł, a ten sam bilet w formie papierowej kosztuje 4,60 zł. Jak tłumaczą przedstawiciele Kolei Śląskich, wprowadzenie takich zmian nastąpiło po szczegółowej analizie, z której ma wynikać, że pasażerowie cenią sobie cyfrowe, szybkie rozwiązania. Nowością od 11 grudnia będzie również fakt, że bilet w przedsprzedaży będzie można kupić na 14 dni przed podróżą, a nie jak dotychczas 30 dni wcześniej.